Miałem robić film o Progetto, ale w sumie chyba ważniejszym newsem dla mnie dzisiejszego dnia jest to, że cygan mi w końcu oddał pojemnik na bigos. Po 4 miesiącach. Pozdrawiam wszystkich z Twitcha, którzy wiedzą, o co chodzi. I tym można by już kończyć odcinek. Dobra, już. Zajmijmy się kolejną dziesiątką, która to w zeszłym roku została zmieniona. Tym razem jednak nie tak jak w przypadku innych dych, które omawiałem nie tak dawno temu, nie została ona zbuffowana, a dostała od Wargamingu kopa w dół. Tak jest, ta oto piękna maszyna, włoski czołg średni 10 poziomu, który no to troszeczkę namieszał w grze, bo włoski system magazynka jest naprawdę wyjątkowy i spowodował to, że no inaczej zaczęło grać się magazynkami, jest przede wszystkim czołgiem bardziej elastycznym, no i po wprowadzeniu do gry stał się pojazdem bardzo popularnym, bo możliwości bojowe tego czołgu naprawdę były zacne. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie wyniki na Progetto ludzie potrafili robić przed jego nerfem, to zapraszam do playlisty z pojazdami włoskimi lub ewentualnie do playlisty Komentarz Deda, tam znajdziecie bitwy nie tylko w moim wykonaniu, ale przede wszystkim dużo lepsze, które potrafiły przekroczyć nawet 10 tysięcy uszkodzeń. Tego Progetto było tak dużo już na randomach, że jednak Wargaming postanowił go znerfić. No i teraz zerknijmy na to, co WG zrobiło temu czołgu. Otóż Progetto dostał kopa w zadek w tym samym patchu, w którym to znerfiony został obiekt 430U, co też wydawało się troszkę zaskoczeniem, bo raczej obstawialiśmy, że radziecki nerfa nie dostanie. Progetto oberwał w dwojaki sposób. Po pierwsze, jak widzimy tutaj, mamy zaznaczone, po pierwsze dostał po tyłku, jeśli chodzi o szybkość obrotu wieży, oraz wydłużono czas celowania, czyli no potrzebujemy jednak więcej czasu, żeby oddać pestkę. Dodatkowo też cała ta linia, jeśli chodzi o topowe maszyny, dostała nerfa, cała ta linia poza oczywiście premką, to jest inna kwestia, dostała nerfa w takiej postaci, że nie możemy już na tym czołgu założyć dosyłacza, więc jeżeli no ktoś korzystał z tego dosyłacza na Progetto, obstawiam, że to większość była z Was oraz ja, no to w praktyce oznacza to mniejszy DPM, czyli po prostu dostaliśmy po tyłku, jeśli chodzi o zadawanie uszkodzeń na minutę. No dobra, to już wiemy, co zostało znerfione, ale poza tym oczywiście, że czołg dostał nerfa i nie możemy już, oraz nie możemy zamontować dosyłacza, no to zostaje nam jeden slot wolny. Od czasu też zmiany w tym czołgu weszło wyposażenie 2.0, więc nie mogłem odwzorować do tego grania idealnie zestawu identycznego, znaczy identycznie takiego zestawu, na którym grałem wcześniej, przed tymi zmianami. Musiałem coś wpierdzielić i tutaj oczywiście można by włożyć masę różnych rzeczy, które sobie chcecie. Ja nie mówię, że zestaw, który aktualnie posiadam, jest idealny, po prostu testuję coś takiego, czyli zamontowałem moduł na poprawę celowania, ale można by pojeździć na turbo, można by pojeździć na całej masie różnych innych modułach, to już kwestia gustu. Nie testowałem zmian, nie testowałem tego czołgu po zmianach na różowych modułach. Zagrałem na razie, tak jak we wszystkich innych czołgach, które doczekały się buffów lub nerfów, jeżeli wcześniej grałem na modułach zwykłych, to i po zmianach w pierwszej kolejności grałem na modułach zwykłych. Tutaj sama gra na modułach zwykłych wystarczy mi, żeby już tam jakąś sobie opinię wyrobić i się z Wami tą opinią w tym materiale podzielić. Druga ważna sprawa, ja od czasu nerfa do teraz praktycznie tym Progetto nie grałem. Pamiętam go jako bardzo dobrą maszynę. Potem jak dostał po nerfa, to ja miałem i tak masę innych czołgów do ogrywania, więc nie miałem potrzeby ogrywania tej maszyny. Wyjechałem teraz na pola bitew, tylko że ja w tak zwanym międzyczasie pogrywam jeszcze Carro, włoską dziesiątką naszą ukochaną z kampanii, która jest szrotem, więc jak sobie po graniu Carro wsiadłem na Progetto i zacząłem nim grać, no kurde, tym Progetto dalej na bitwach losowych gra się bardzo przyjemnie, więc ten nerf na pewno jest odczuwalny, no bo jeżeli popatrzymy sobie na to, co Wargaming zrobił, nie da się powiedzieć, że są to zmiany kosmetyczne, ale jednak Progetto dalej wydaje mi się przyjemnym czołgiem i patrząc też po liczbie tych pojazdów, jakie pojawiają się na randomach,
Wydaje mi się, że jego popularność dalej jest wysoka. Może nie tak jak kiedyś, ale dalej tych czołgów jest sporo, bo jednak magazynek daje jakiś potencjał, system do ładowania również ten specyficzny powoduje, że tym czołgiem gra się dość przyjemnie. Dlatego bardzo ciekawi mnie wasza opinia, jak wam się gra po zmianach. Koniecznie się podzielcie waszymi wrażeniami, zwłaszcza jeżeli dużo graliście przed nerfem i graliście po nerfie, podzielcie się waszymi wrażeniami w sekcji komentarzy. Przypominam też, że to jest Progetto, a nie Progetto, bo znowu się pewnie trafi jakiś jeden zban z drugim i pamiętajcie, że tu jest inna zasada niż przy spaghetti czy Lamborghini. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sobie poczyta. Wbijamy sobie do głowy Progetto. Czy to jest i tyle. Przejdźmy do bitwy. A, dobra, gdzie do bitwy jeszcze? Ty czekaj, bo ci się załoga podszkoliła od tamtego czasu. Załoga czterech załogantów. 3, 4, 5, 6 perk na 69%. Oczywiście z racji takiej, że teraz mamy lepszą intuicję, radziłbym tutaj w sobie zamiast czegoś wsadzić tą intuicję jednak, jeżeli byśmy chcieli sobie przeładowywać. Chociaż nie wiem, czy czekaj. Czy intuicja działa na włoski? Napiszcie mi, bo jeszcze nie testowałem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. Czy intuicja działa na włoskim magazynku? Bo wydaje mi się, że chyba działa, ale muszą być wszystkie peski załadowane. Dajcie znać, bo to jest dobre. Ja ogólnie nie resetowałem żadnych załóg, jeśli chodzi, żadnych ładowniczych. Jeżeli gdzieś tę intuicję robię, to robię dopiero teraz. Jak gdzieś miałem, to miałem. Bo cały czas czekam na to, co Wargaming zrobi z załogą 2.0 i kiedy ewentualne zmiany tam będą miały wejść. Wentylacja po to, no nie mogę inaczej zwiększyć DPM-u, bo nie ma dosyłacza, więc chcę to delikatnie poprawić wentą w slocie dedykowanym. Oczywiście, jeżeli to byłaby wenta fioletowa, to byłoby jeszcze lepiej, ale wtedy slot nie ma znaczenia. Pamiętajcie o tym. Oczywiście żarełko oraz dyrektywa, pewna ręka, żeby poprawić tam tą stabilizację i skrócić czas celowania. Załoga, no nie oszukujmy się, 6 perków, 6 perk na 69% to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra załoga. Z taką załogą, która ma bije z podstawową wentylacją na slocie oraz żarciem, mamy DPM, który wynosi 2467 punktów według tych statystyk, chociaż też nie wiem, jak on ten DPM liczy. No bo jeżeli będziemy strzelając tylko jedną pestką, to będzie na pewno DPM większy niż będziemy się wywalać na przykład z całego magazynka od razu. Pamiętajcie o tym. Najlepiej, jeśli chodzi o włoskie pojazdy z magazynkiem, tak jak ten ma 4, to strzelać jedną, czasami dwoma pestkami. Chyba, no, że macie taką akurat możliwość, żeby zrobić pożytek z całego magazynka. Lecimy z bitwą. Trochę się nagadałem w garażu, no ale chciałem wam wytłumaczyć dokładnie, na czym polegały zmiany, podzielić się właśnie swoimi przemyśleniami, a bitwę mam dla was i tak tylko jedną. No jak to w dzisiejszym WoCie bywa, nie jest to bitwa zbyt długa. Tak jak mówiłem w garażu, grało mi się tym Progetto tak czy siak dobrze i wydaje mi się, że dalej spokojnie mogę tę dychę polecić na bitwy losowe, zwłaszcza, że Progetto, jeśli chodzi o premki, no to dla mnie jest jedną z najlepszych premek, najlepszych czołgów do zarabiania, bardzo dużo potrafiącym zdziałać na bitwach losowych, więc już zarabiając sobie dobrą premką, możemy też wyszkolić załogę na dość okej dziesiątkę. Wykorzystałem tu trzy pestki z magazynka, najpierw na Progetto, właśnie na tą premkę. Wykorzystałbym zdecydowanie jeszcze jedną, żeby go dobić, jakbym miał taką możliwość. Warto wspomnieć jeszcze o dziale, bo o tym w garażu nie powiedziałem. Mamy tutaj 360 uszkodzeń na strzał, a nie 400 jak na Carro, chociaż Carro jest i tak pierdzielonym złomem. To działo, ten czas przeładowania pomiędzy pestkami, ten beznadziejny DPM. Tutaj mamy 268 peny na CR-kach, 330 na hitach, więc penetracja jest naprawdę wystarczająca na jednych i na drugich pociskach. Prędkość lotu APCR-ów 1468 to jest miodek, na hitach 1173 to jest też naprawdę jak na hity bardzo dobra prędkość, więc tu na to
narzekać nie można. Dodatkowo przy tym wyjeździe jeszcze też załoga i zasięg spotowania zrobiły swoje. 1419 po asyście, w tym oczywiście tam ponad, prawie 1100 wpadło po M103. Nietypowy rozjazd mojego 60 TP, bo zazwyczaj takie czołgi jadą do miasta. Tu jednak zdecydował się na tej mapie, jaką jest Erlenberg, przy losowaniu na ósemki tylko z jedną artylerią, przypuszować jedynką, dwójką. Z mojego punktu widzenia to jest fajna rzecz, bo ja sobie stoję i będę starał się go wspierać, robiąc uszkodzenia na tym, co on wyspotuje. Ale ponieważ setka już oberwała, 103 jest na dobicie, więc podjeżdżam troszeczkę bliżej. Znowu załoga robi swoje, spotnąłem Badgera. Liczyłem się, że dostanę spota po oddaniu tego strzału. Tak jednak nie było. Dwa fragi już są na koncie. Przed nami mocno bity AMX-50-100 oraz IS-3, więc dwie ósemki. My jesteśmy dwoma dziesiątkami, więc tutaj nie ma co się bać. Najpierw skupiłem się na setce, bo ona ma mniej HP i pamiętajcie, starajcie się zawsze kończyć lufy, bo to jest dość ważne, jeśli chodzi o grę na randomach. Czołg nawet posiadający 1 HP, ale w pełni sprawne działo i magazyn amunicyjny jest w stanie wam zrobić tyle samo uszkodzeń, co czołg na full HP. Już 5-0, więc no typowo bitwa jednostronna, jeśli chodzi o WOTA. Bardzo ładnie razem z tym 60 TP złożyliśmy tę stronę. Ja mam 2800 uszkodzeń swoich, 1500 asysty i cisnę. Lecę już na ostro, nie przejmując się, że coś tam może stać. Dlaczego? Bo jest już bardzo duża przewaga w czołgach, bardzo duża przewaga w HP-kach, więc chcąc jeszcze robić jakieś uszkodzenia, trzeba po prostu się spieszyć. Tu dałem strzał bez pełnego skupienia, więc miało to jak najbardziej prawo nie wyjść. Lepiej oczywiście było skupić do końca, ale ja czasami tak mam, że zaryzykuję, zwłaszcza, że ten ISU już gdzieś próbował uciekać. Tu sobie teraz chcę doczekać, żeby doładować pestkę, a przy okazji też bardzo dużo szczęścia, bo zobaczcie, zrobiłem ponad 800 asysty na tym ISU. Piękny strzał, Su-14-2. Czekam teraz na tego Badgera, pokazał mi boczek, więc jedną pesteczkę mu wsadziłem, cofam, nie wyjeżdżam, jakaś asysta wpada czysto przy okazji, a ja sobie doładowuję znowu pojedynczo tą pestkę, bo wtedy jest największy DPM, jest Badger, strzał w ruchu, znowu to miało prawo nie wejść, nie przejmuję się tym, naprawiam zestaw, patrzę jeszcze, czy jest dobre bicie na M40, ale nie zadaję uszkodzeń, bo chcę sobie doładować na tego Badgera, mam cały czas. A właściwie przed chwilą jeszcze miałem full HP, jestem obijany, więc próbuję tutaj uciec przed tą 1390. Oberwałem troszeczkę, ale to nie jest problem. Zrobiłem fraga na Rino Ceronte, właśnie w tym momencie zrobiłem na Badgerze, niestety mi się nie udało, też go chciałem sfragować, ale tak się nie stało. 4 kille, jak widać mój 60 TP to nasz krajan, jak widać po czacie już tam cała radość, jazda. No niestety, no znaczy niestety, niestety dla nas wygrywamy, ale no niestety klasycznie, bo chciałoby się porobić tych uszkodzeń jeszcze więcej, a tak trzeba już tu troszkę zacząć wyjeżdżać na wariata, żeby jeszcze coś z tego tortu, jaki nam został, jeśli chodzi o HP-ki przeciwników, uszknąć dla siebie. Tutaj jestem w wodzie, więc też są problemy z oddawaniem strzału, wyjeżdżam teraz sobie, skupiając się na tej 90, żeby zrobić piątego fraga. 5000 przekroczone uszkodzeń, 3000 asysty, więc tutaj jest bardzo też fajny wynik tego spota, tej całej asysty. Jedyne właśnie, czego żałuję, to tego, że przy tej jednostronnej bitwie no nie udało mi się wbić szóstego fraga. Szkoda, bitwa wygrana. Zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Oczywiście to nie jest moja pierwsza M-ka na tym czołgu, ale pierwsza po nerfie. Duży koliber. Jeśli chodzi o medale, 5253 uszkodzenia własne, 3132 asysty, czyli około 8500 uszkodzeń łączonych. 5 fragów dało naprawdę solidny wynik expa na 10 tier, czyli 1344 punkty. Na 10 tierach to jest przyjemny wynik expa, no i na MK obecnie wystarczył. W ogóle też zwróćcie uwagę na jedną rzecz w tej bitwie. Ja tutaj tego lolka sobie sprawdzałem, więc screen nie widać uszkodzeń przeciwników, ale zobaczcie, jak zagrały dychy w tej bitwie na ósemkach. Ja miałem topowy wynik, Kran zrobił ponad 4000, Lolek, co tam chciał ich wiadomo co, zrobił prawie 3000, E4 ponad 2000, więc rzadko kiedy dzisiaj, jak gram w WOTA i są na przykład dziesiątki na topce na ósemkach, wszystkie dychy są w czubie. Zazwyczaj jest tak, że trafiają się jakieś gwiazdy, które tam zrobią jeden strzał albo zero. No więc tym bardziej wydaje mi się, że warto to podkreślić.
20 strzałów oddanych, 16 strzałów trafionych. Co? Co? What the fuck? Jak to jest? Wytłumaczcie mi, jak to jest. 20 strzałów oddanych, 16 trafiłem, a 17 przebiłem? Co? Dobra, nie, może mi wytłumaczycie, o co tu chodzi. Co? Dobra, 25 tysięcy zarobiłem na czysto. 7 obligacji wpadło. Dobra. Dobra, szczerze nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi z tymi przebiciami. Możecie się wykazać w komentarzach, zobaczymy. Spytałem się też naszego nowego community managera. Pozdrawiam tutaj Apo. Zobaczymy, czy Apo coś odpisze. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał na a propos włoskiej dychy. Pamiętajcie o sekcji komentarzy, o łapkach w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Dziękuję jak zawsze moim patronom i wszystkim osobom nieprzewijającym reklam za wsparcie. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Dobra, Adaś, jak ktoś chce dodać jeszcze, dlaczego tak mogło być na YouTubka, to możesz powiedzieć. Życie jest niesprawiedliwe. A poza tym, że życie jest niesprawiedliwe? Zgadzam. Słucham? To się zgadzam. Ale ja o przebicia pytam. Jak tak to było? Tak było. Ale nie wiem, jak to do tego doszło. Jak do tego doszło? Nie wiem. No, no i tak, nie... i stoi, utknąłem i jestem minus. No dobra, to się nie dowiedzieliśmy. Nie wiem, mordo, nie wiem, nie mam pojęcia.